Kronice czas na serwis sportowy. Rafał Koczyk, witam serdecznie naszych widzów. Dzisiaj trzy dyscypliny: siatkówka, piłka nożna i tenis stołowy. Niestety na wszystkich frontach porażki zespołów z Kozienic, choć poniesione w różnych stylach i okolicznościach. Na początek siatkówka. Widowisko na wysokim poziomie zobaczyli kibice w hali sportowej. Jedyne czego zabrakło, to wygrana KKS-u. Zapraszam na relację ze spotkania z warszawskim Metrem. Rywalem siatkarzy Enei KKS-u Kozienice w siódmej kolejce drugiej ligi było Metro Warszawa. W sobotę na parkiecie hali sportowej w Kozienicach zmierzyły się zespoły legitymujące się bilansem 4 wygranych i 2 porażek. Z Metrem KKS o ligowe punkty rywalizował po raz pierwszy w poprzednim sezonie i 2 razy przegrał. Także sparing tuż przed ligą zakończył się wygraną siatkarzy ze stolicy. Trenerzy Marek Żelczak i Michał Kalita postawili na sprawdzony skład, którym rozpoczynali 2 poprzednie spotkania. Na rozegraniu kapitan zespołu Wojciech Ranecki, w przyjęciu Michał Koryciński i Jakub Baranowski, środkowi Maciej Kałasz i Michał Trąbka, atakujący Piotr Skałbania i na libero Robert Głogowski. Spotkanie od pierwszych akcji stało na bardzo dobrym poziomie. W ekipie gości nie do zatrzymania był atakujący Paweł Mikołajczak. Kapitan Metra kończył praktycznie każdą piłkę, a dostawał ich niemało. Siłą gospodarzy był bogaty wachlarz zagrań. As serwisowy Korycińskiego, punkty zdobywane zarówno ze skrzydeł, jak i przez środkowych. A nawet skończony atak Raneckiego z sytuacyjnej piłki. Czasami do gospodarzy uśmiechało się szczęście, jak w akcji, gdy Baranowski zdobył punkt barkiem. Każdy dokładał cegiełkę. Bardzo długo żadna z drużyn nie mogła przełamać rywali i zdobyć punktu przy własnej zagrywce. W drugiej części seta Metro odskoczyło na 19-16. To mógł być kluczowy moment, ale KKS szybko odrobił straty. Kałasz zatrzymał blokiem Mikołaja Tatarucha i ponownie był remis. W najważniejszych akcjach lepiej zagrali jednak goście. Od stanu po 22 punktowali już tylko siatkarze Metra. A pierwszą piłkę setową blokiem na Kałaszu zakończył Tomasz Obuchowicz. Dobrą grę przyjezdni kontynuowali także na początku drugiej odsłony. Przede wszystkim poprawili zagrywkę, a Mikołajczak miał wsparcie w ataku ze strony Jana Gawrysia. Kozieńczanie zaczęli oddawać punkty po własnych błędach, czego nie robili w pierwszym secie. Metro szybko objęło 4-punktowe prowadzenie. Siatkarze KKS-u wzięli się w garść. Przegrywając 11-15 podbili kilka piłek, dobrze zagrali blokiem i na kontrze, co zaowocowało serią 6 punktów i prowadzeniem 17-15. Niestety taki stan rzeczy nie trwał długo. Kilka nieskończonych ataków, 2 punktowe bloki Metra i wynik ponownie się rozjechał. Goście nie wypuścili z rąk prowadzenia. W 2 ostatnich akcjach Kozienniczanie nie zgadzali się z decyzjami sędziów, a żółtą kartkę ujrzał Michał Koryciński. Metro wygrało do 21 i do trzeciej partii nasz zespół przystępował z nożem na gardle. Przeciąganie liny w tej partii trwało bardzo długo. Najpierw goście, a później KKS prowadził 2 punktami, ale najczęściej na tablicy widniał remis. Podobnie jak w poprzednich setach, kibice oglądali siatkówkę na bardzo dobrym poziomie. Jednak i tym razem ostatnie słowo należało do siatkarzy Wojciecha Szczuckiego. Od stanu po 17 Metro odjechało, a gospodarze nie zdążyli wsiąść. Drugą piłkę meczową skończył najlepszy na parkiecie Paweł Mikołajczak, a jego zespół wygrał do 20 i całe spotkanie 3-0. Nie był to jednak tak jednostronny pojedynek, jak sugeruje końcowy wynik. Pozostałe spotkania 7 kolejki, z jednym wyjątkiem, także wygrali goście. Arka rozbiła Centrum Augustów, a Sparta wygrała na wyjeździe z Kamperem Wyszków. Tu także gospodarze nie urwali nawet seta. Niespodzianki nie było w stolicy. Mozwola pokonał 3-1 Akademików z Olsztyna. Drugi w sezonie i drugi z rzędu mecz wygrała Lechia. Siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego pokonali na wyjeździe Trójkę Międzyrzec Podlaski 3-1. Mecz Czarnych z SMS-em Spała został przełożony na 23 listopada. Stawkę otwiera Arka Chełm. Komplet punktów i imponujący bilans setów 21-1. Po 6 oczek do lidera tracą Sparta i Metro. Dalej 3 zespoły z dorobkiem 12 punktów. Centrum, KKS i Kamper. Tabelę zamyka AZS Olsztyn. 7 porażek i tylko 1 ugrany set.
Przechodzimy do piłki nożnej. Nie tak miało wyglądać pożegnanie z własnym stadionem w rundzie jesiennej. Energię Kozienice zawiodła i po słabym meczu przegrała z klubem sportowym Teresin. Piłkarze Enei Energii Kozienice po raz ostatni w tym roku zagrali na stadionie przy Sportowej 3. W 14. kolejce rywalem lidera Decathlon 5. ligi był klub sportowy Teresin. Z 9. zespołem tabeli Kozieńczanie mierzyli się po raz pierwszy w historii. Gospodarze przystępowali do meczu po 5 kolejnych zwycięstwach. Teresin przed tygodniem przegrał z Józefowią, a wcześniej pewnie pokonał 2 ostatnie zespoły stawki. Co prawda goście nieźle punktowali na wyjazdach, ale nie było wątpliwości, że faworytem spotkania są piłkarze Energii. Należało to tylko udowodnić na boisku. W pierwszej 11 naszego zespołu jedna zmiana. Na ławce usiadł Hubert Śliwiński, a w środku pomocy jego miejsce zajął Kamil Sztyber. W bramce Michał Majos, obrona Krzysztof Walisiewicz, Michał Lament, Bartłomiej Janiszewski i Vlad Dokukin. Na skrzydłach Eugeniusz Kołodziejczyk i Piotr Czerwiński. W pomocy Mateusz Midziołek i wspomniany już Sztyber. A przed nimi Bartłomiej Książek i Michał Kucharczyk. Spotkanie rozgrywane było w piątek 11 listopada, czyli w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy wyprowadzaniu zawodnikom towarzyszyli chłopcy z biało-czerwonymi flagami, a przed meczem odegrany został hymn państwowy. Oba zespoły rozpoczęły mecz dość spokojnie i bardzo zachowawczo. W pierwszych minutach żaden nie zagroził bramce przeciwnika. Po kwadransie pewne zaskoczenie, 1-0 dla gości. Z narożnika boiska dośrodkował Mateusz Tyszkiewicz. Zdrzemnęli się obrońcy. Pozostawiony bez opieki Kacper Bargieł wyszedł w górę i uderzeniem głową pokonał Majosa. Reakcja gospodarzy po straconym golu nie była najlepsza. Z pewnością nie taka, jak można by oczekiwać po liderze. Brakowało agresji i doskoku do rywali. Za mało było ruchu na pozycjach. Energia prowadziła atak pozycyjny, ale w zbyt wolnym tempie. Goście całą uwagę skupili na defensywie. Dobrze przesuwali i z łatwością odcinali naszych zawodników od podań. Ci praktycznie nie oddawali strzałów, a jeśli już, to po indywidualnych akcjach lub z rzutów wolnych. Najbliżej wyrównania było po uderzeniach Czerwińskiego. Kapitan Energii najpierw przymierzył lewą nogą z linii pola karnego i gości uratowało poprzeczka. Tuż przed przerwą odpalił pocisk z prawej z blisko 30 metrów i na posterunku był Konrad Drązikowski. Lepszych okazji Energia nie potrafiła stworzyć. Całą pierwszą połowę gospodarze grali na zaciągniętym hamulcu. W przerwie miły akcent. Gratulacje dla piłkarzy z rocznika 2008, którzy wiosną zagrają w Ekstralidze. To pierwsza grupa młodzieżowa Energii, która awansowała na tak wysoki szczebel. Prezes klubu Paweł Rajn oraz członek zarządu Jakub Kowalski wręczyli im voucher na zakup strojów piłkarskich. A trenerzy Rafał Bartosiewicz i Piotr Czerwiński otrzymali od swoich podopiecznych koszulki z ich podpisami. Chwilę później sędzia Marek Lewandowski rozpoczął drugie 45 minut. Po zmianie stron gra gospodarzy wyglądała znacznie lepiej, ale długo nie przynosiło to spodziewanego efektu. Energia włączyła drugi bieg. Grała szybciej, miała przygniatającą przewagę w posiadaniu piłki i długimi fragmentami nie schodziła z połowy Teresina. Atakowała większą liczbą zawodników, jednak bez powodzenia. Teresin konsekwentnie realizował swój plan na mecz. Miał dobry wynik i bronił go za wszelką cenę. Bliscy wyrównania Kozieńczanie byli na kwadrans przed końcem. Krótko rozegrali rzut rożny i po zagraniu Książka zamykający akcję Lament niestety nie sięgnął piłki. Energia do końca pracowała na wyrównanie i dopięła swego w 88 minucie. Do akcji na skrzydle podłączył się Lament. Dostał piłkę od Czerwińskiego i posłał ją w pole karne. Tylko na to czekał Kucharczyk, który mocnym uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi. Gospodarze chcieli zgarnąć pełną pulę. Po doprowadzeniu do remisu szukali okazji na drugą bramkę. Zagrali wabank i niestety tym razem przegrali. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry piłkę przed bramką Teresina stracili Kucharczyk i Śliwiński. Goście wyszli z szybką akcją. Trójka wprowadzonych z ławki zawodników Damian Pytel, Sebastian Parśniak i Cezary Czarnecki wyprowadzili kontrę na wagę 3 punktów. Piłkę do bramki Energii skierował Czarnecki. Sędzia Marek Lewandowski przedłużył drugą połowę o 8 minut, lecz to nie wystarczyło, by gospodarze odwrócili losy meczu. W nie najlepszym stylu pożegnali się zatem z własnym stadionem.
co oczywiście nie zmienia faktu, że nadal są w czołówce tabeli i wiosną powinni bić się o powrót na czwartoligowe salony. Przedostatnia kolejka rundy jesiennej w Decathlon 5 lidze. Potknięcie energii wykorzystał Drogowiec. Wicelider wygrał z rezerwami Pogoni Siedlce 2-0. Czwarty remis w 5 ostatnich kolejkach zanotowała drużyna z Promnej. LKS podzielił się punktami z niepokonanym od 6 spotkań Podlasiem Sokołów Podlaski. Po 2 porażkach pewne zwycięstwo Tygrysa. Piłkarze z Huty Mińskiej wygrali na wyjeździe z Płomieniem Dębę Wielkie 5-2. Niepokonana od 10 spotkań jest Józefowia. Tym razem nie dała szans dobrze spisującemu się ostatnio Milanowi, wygrywając 3-1. Oprócz Kozienic dość niespodziewany wynik także w Mińsku Mazowieckim. Rezerwy Mazowi zremisowały 2-2 z LKS-em Chlebnia. Gospodarze zdobyli pierwszy punkt od blisko 2 miesięcy. Jeszcze dłużej nie punktowała Jabłonianka. Ostatni zespół tabeli przegrał z Naprzodem Skórzec 0-1 i serię porażek przedłużył do 10. Pauzowała Żyrardowianka Żyrardów. Kolejna zmiana na pozycji lidera. Na pierwsze miejsce awansował Drogowiec Jedlińsk. 2 punkty straty ma Energia. Tuż za nią jest LKS Promna. Jedna z tych drużyn zostanie mistrzem jesieni, bo czwarta Józefowia ma już wyraźniejszą stratę. Podobnie sytuacja wygląda na dole stawki. Punktowo wyraźnie odstają 3 ekipy. Mazowia, Żyrardowianka i Jabłonianka. W A-klasie runda jesienna już się zakończyła. W ostatnich tegorocznych meczach remis drugiego zespołu Energii i porażka Magnuszewa. Niezła skuteczność w 13 kolejce klasy A. W 7 spotkaniach 35 bramek. Najmniej w Kozienicach. Druga drużyna Energii zremisowała 1-1 z wyżej notowaną Polonią Iłża. Gospodarze prowadzili po trafieniu Filipa Maciąga. Polonia wyrównała w końcówce z rzutu karnego. KS Magnuszew przegrał na własnym terenie z Iłżanką Kazanów 2-4. Niespodzianka w Jastrzębi. Druga w sezonie i druga z rzędu porażka akcji. Dotychczasowy lider przegrał z Gryfią Mirów 1-3. Wykorzystał to Zawisza Sienno, który u siebie pokonał Zwoleniankę 5-2. Przełamała się Iskra Gust. Po serii 5 porażek zespół Daniela Ciupińskiego pokonał ostatnią w stawce Powałę Taczów 4-1. W rywalizacji drużyn z dołu tabeli Wisła Solec przegrała 1-6 ze Skaryszewianką, a klub sportowy Jastrząb uległ 1-3 Krępiance Rzeczniów. Zawisza Sienno mistrzem jesieni. Lider o 2 punkty wyprzedza akcję, a nad Polonią ma 4 oczka przewagi. Zespoły ziemi kozienickiej przezimują w środku stawki. Magnuszew z 17 punktami zajmuje 7 miejsce, a Energia zgromadziła 1 mniej i jest na 9 pozycji. W najgorszym położeniu na półmetku sezonu jest Powała Taczów. Benjaminek wygrał tylko 1 mecz i z 5 punktami zamyka tabelę. Wracamy do hali sportowej, która w niedzielę gościła tenisistów stołowych. Swoje mecze rozgrywały pierwszy i drugi zespół KTS-u Kozienice. Oba spotkania gospodarze przegrali. W 5 serii spotkań drugoligowi tenisiści stołowi KTS-u Kozienice podejmowali return piaseczno. Faworytem niedzielnego spotkania bez wątpienia byli goście. Przemawiała za nimi zarówno tabela, jak i fakt, że w Kozienicach stawili się w najmocniejszym składzie. Kozieniczanie zagrali bez lidera Łukasza Grzyba. Jego miejsce zajął debiutujący na tym poziomie Wiktor Wasiński. 20-letni wychowanek KTS-u na co dzień występuje w 5 lidze. Skład uzupełnili Jakub Caban, Piotr Łyjak i Tomasz Tamioła. Niestety dla gospodarzy niespodzianki nie było i zespół z Piaseczna okazał się poza ich zasięgiem. Już po pierwszej serii gier pojedynczych oraz deblach było pewne, że return wywiezie z Kozienic komplet punktów. Goście prowadzili 6-0. Tamioła przegrał 1-3 z Maciejem Kotarskim. Łyjak nie ugrał seta w pojedynku z Sebastianem Musiałem. Wasiński także w 3 odsłonach uległ Borysowi Massalskiemu. A Caban po walce, ale jednak musiał uznać wyższość Macieja Chojnickiego, przegrał 1-3. Szansa na honorowy punkt pojawiła się w grze podwójnej. Debel Caban-Wasiński prowadził już z parą Musiał-Massalski 2-0. Lecz 3 kolejne sety wygrali przyjezdni. Przy drugim stole Tamioła z Łujakiem przegrali 1-3 z Kotarskim i Chojnickim. W drugiej serii singli również dominowali zawodnicy z Piaseczna.
Tamioła, Łyjak i Wasiński nie wygrali nawet seta. Swojemu rywalowi postawił się za to Caban. Kozieńczanin do końca walczył o honorowy punkt dla swojego zespołu. Jednak w piątym secie przegrał do 6. Po dość szybkim, nie trwającym nawet 2 godzin spotkaniu, KTS Kozienice przegrał z Rturnem Piaseczno 0-10. Podobnie jak wszystkie domowe mecze KTS-u w drugiej lidze, jako sędzia główny spotkanie poprowadził Wojciech Stankiewicz. Dzień wcześniej, także we własnej hali, tenisiści KTS-u rozegrali zaległe spotkanie trzeciej kolejki. Po wyrównanym pojedynku przegrali jednak z Warmią Lidzbark Warmiński 4-6. 2 punkty dla gospodarzy zdobył nieobecny w niedzielę Łukasz Grzyb. 1 dołożył Piotr Łyjak, a 4 to wygrana debla Łyjak-Tamioła. Po 5 kolejkach KTS ma na koncie 2 punkty i zajmuje 11, czyli przedostatnie miejsce w tabeli. W następnym spotkaniu kozieńczanie zagrają na wyjeździe z Tęczą Budki Piaseckie. O ligowe punkty w niedzielę walczyli także zawodnicy drugiego zespołu KTS-u Kozienice. W 5. kolejce trzeciej ligi zmierzyli się we własnej hali ze Spartą Szczytno. Oba zespoły zajmowały miejsca w górnej części tabeli. Nieco wyżej byli goście, którzy wygrali 3 z 4 spotkań. KTS legitymował się bilansem 2 wygranych, remisu i porażki. Pierwsza seria gier zwiastowała wyrównany mecz. Wprawdzie w pojedynku liderów Jan Molenda przegrał 0-3 z Jackiem Falenckim, ale przy drugim stole Mateusz Sroczyński stoczył niezwykle ciekawą, pełną zwrotów akcji, a co najistotniejsze, zwycięską batalię z Arturem Kujawą. Nasz zawodnik prowadził 2-1. Przegrał 4. seta, a w 5. było już 10-7 dla Kujawy. Sroczyński odwrócił jednak losy rywalizacji. Obronił 3 piłki meczowe, a następnie wygrał do 12. Remis był także po 2 kolejnych grach. Na porażkę Mariusza Kuryłka z Marcinem Krzemińskim KTS odpowiedział wygraną Karola Broszkiewicza z Jarosławem Olewnikiem. 15-latek tylko w 1. secie, przegranym na przewagi do 11, miał problemy. 3 pozostałe pewnie wygrał. I na tym zakończyła się wyrównana rywalizacja. We wszystkich kolejnych pojedynkach, a było ich 6, od stołu jako zwycięzcy odchodzili zawodnicy ze Szczytna. W grze podwójnej Molenda i Sroczyński przegrali 1-3 z parą Krzemiński-Olewnik. Zaś Broszkiewicz i Kuryłek ulegli w 5 setach deblowi Falencki-Kujawa. 4 pozostałe single to wygrane zawodników ze Szczytna 3-1 lub 3-0. Końcowy wynik brzmiał 8-2 dla Sparty. Po 5 kolejkach KTS otwiera dolną połowę tabeli. Z 5 punktami na koncie nasz zespół plasuje się na 7 pozycji. W kolejnym meczu kozieńczanie zagrają na wyjeździe z sąsiadem w tabeli Alfą Gostynin. W uzupełnieniu dodam, że swój mecz przegrał także trzeci zespół KTS-u. Czwartoligowcy ulegli na wyjeździe Mazowi Mińsk Mazowiecki 5-8. Mam nadzieję, że w następnym wydaniu będę miał dla Państwa więcej pozytywnych informacji. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.